Dobry wieczór witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, czasami oglądam TikToka i nie wiem, jak to się stało, ale trafiłem na taką młodą dziewczynę. Dziewczę miało plus minus 19 lat czy 20. Teraz po tych kosmetykach to można się strasznie pomylić, jeśli chodzi o wiek, ale strzelam, że. Około 19-20 lat. I to wyglądało w taki sposób, że w tle leciała muzyka. Właśnie dlatego nie mogę Państwu tego wkleić, ale zaraz to poszukam w telefonie i dam Państwu linka. Nie mogę tego wkleić, bo byłyby prawa autorskie i TP, itd, etc. Więc w tle leciała taka miłosna muzyka. Taka romantyczna, taka rozbrajająca. Jak to przy takich pierdołach, o których to za chwilę Państwu powiem, jak to przy takich pierdołach zwykle leci. I ta młoda dziewczyna poruszała ustami, to jest chyba taka moda, że te urządzenie, ono chyba się Iwona nazywa, nie wiem czy to jest takie, bo TikTok daje bardzo dużo narzędzi twórcom. Można tam różne czary-mary robić. I. Jakby to powiedzieć. Kobiecym głosem było czytane coś z książki. To chyba było z jakiejś książki. Coś tam pisało o książki, ale naprawdę nie zrozumiałem, bo to jakoś, że coś tam w książce, coś napisane. Jakoś tak naprawdę niezrozumiale. Czyli to było tak, że treść z książki czytał. Komputer, tak? Ten program Iwona, czy jak on się tam nazywał. A ona poruszała ustami, i w tle była oczywiście ta romantyczna muzyka. No i co też takiego ona mówiła, jakby, tak? Tak, dziewczyny robią, że leci muzyka i one poruszają ustami do muzyki, żeby, że niby one to śpiewają. Więc ona niby tę książkę cytowała. No i co to był za cytat? No cóż, cytat, jak już zapewne Państwo się domyślają, nie stał się moim faworytem, dyplomatycznie mówiąc. A więc było tam o tym, że prawdziwa miłość to, gdy chłopiec jest całkowicie oddany, gdy całkowicie jest bezbronny, gdy całkowicie te duchowe spodenki na dół opuści, jak to się tak mówi. Po... Znaczy, nie wiem, czy ktoś tak mówi, teraz to wymyśliłem, ale. Ale taka była myśl przewodnia. Sami Państwo sobie później tego przesłuchacie, tego posłuchacie, przepraszam. No i chciałbym powiedzieć, że ta pani była rozmarzona. I teraz nie wiem, czy ona była tak podniecona tymi słowami. Może przed tej mojej jakiejś audycji słuchała i taka była najarana. Oczywiście żartuję, to tak poniżowo tak starałem się, mimo że stary chłop, 45 lat już. Więc miała takie czerwone rumieńce na twarzy i nie wiadomo, czy to kosmetyki, czy to naturalna reakcja hormonalna organizmu młodej kobiety. Oj, taki starszy pan to dla takiej dziewczyny to skarb byłby. <ścoughs> Żarty, żartami. Szanowni Państwo, i dlaczego to jest takie straszne? To jest takie straszne, bo młodzi mężczyźni którzy nie rozumieją, jak to naprawdę wszystko działa, byliby skłonni w to uwierzyć. Bo jest to narracja, którą ta pani, ta młoda dziewiętnastolatka, nie była jej początkiem tej narracji. Ta narracja jest w mediach, od kiedy istnieją media, bo ludzie to uwielbiają. Czyli, że gdy mężczyzna z natury bardziej skryty, nie otwierający się na innych. Otworzy się całkowicie. Ja nie wiem, jakby to miało wyglądać. Nie, może ja się na Państwa otworzę, Państwo mnie pokochają i powiem, nie wiem, jak to było rano w toalecie. No, było ostro. Poszło na ostro. Albo opowiem, co się stało, gdy się najadłem jakiegoś, nie wiem, zepsutego jedzenia. No, pewne rzeczy trzyma się dla siebie. I gdy mężczyzna powie znacznie gorsze dla niego rzeczy, niż to, co rano wyprawiał w toalecie, bo to samo wyprawiają kobietki, chociaż trudno niektórym mężczyznom w to uwierzyć, to dla mężczyzny jest to dużo groźniejsze, gdy powie, że na przykład trzyma na jakimś lewym rachunku gdzieś w Szwajcarii pieniądze, bo jak będzie nagrane, to w sądzie będzie wspaniały dowód i od tego się też jakieś tam odliczy alimenty. Nawet jak ukochana nie ma dzieci... Na przykład wykaże, że straciła lata, czy tam mogła być w jakimś zawodzie, a nie była przez, przez ochydnego samca. Niestety w drugą stronę to nie działa. Państwo rozumieją piekło kobiet. No i dlaczego to jest straszne? I dla kobiety, i dla mężczyzny. Dla mężczyzny dlatego, że gdyby w Polsce, no nie tylko w Polsce, ale dobra, załóżmy, że w Polsce, gdyby było tak, że Zakochamy się w dziewczynie i no dobra, niech już będzie, że nie jestem jakimś fanatykiem. 99% związków przetrwa. I gdy młodzi ludzie się zakochają, to razem ze sobą umrą. Jedną umiera na przykład na zawał tłutwu albo na udar mózgu tfu, 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 najczęstsze przyczyny zgonów, a drugie też od razu idzie na sznur, bo nie chce samo tutaj na świecie być, tylko chce dołączyć do ukochanej albo do ukochanego. Wiecznej podróży razem za rękę ze swoją kochaną przez całą wieczność, no po prostu nie potrafisz sobie wyobrazić czegoś bardziej okropnego. Wszystko fajne jest, ale w swoim czasie. Ja wiem, że to ktoś może z Państwa powiedzieć, zwłaszcza ktoś zapalczywy, ktoś kto ma wysoki poziom hormonów płciowych, że jestem płycki i że jak, to wiecznie to jest źle. Ale powiem Państwu, że gdy troszeczkę człowiek staje się starszy i te hormony opadają mu w żyłach, tak powiedzmy prostacko, to nagle okazuje się to całkowicie normalne. Że było czasami fajnie ze sobą, ale już w wieczności czy w następnym życiu, jeśli coś takiego istnieje po śmierci naszego ciała. Bo czy świadomość umiera tego nie wiemy. Jedni mówią, jeden rabin mówi, że tak, drugi rabin mówi, że nie. Nie wiadomo. Znaczy wierzący mówią, że wiedzą, ateiści mówią, że wiedzą, że, że nic się nie dzieje tak, że, że świadomość jest w mózgu, tylko w tym jakby w biologicznym tym urządzeniu, w tym komputerze biologicznym. Czyli oboje w coś wierzą. I wierzący w coś wierzy, i ateista wierzy w daną wersję rzeczywistości, ale jak jest naprawdę nie wiadomo. Więc... E gdy mężczyźni uwierzą w te brednie, że wszystko o sobie powiedz, to wracając do tego, co mówiłem, gdyby te wszystkie związki w Polsce takie były, gdyby nie było szansy, ani jednej, że informacje te zostaną wykorzystane przeciwko mężczyźnie, to ja byłbym za tym, żeby się otwierać. Nie ma problemu, powiedziałbym, gdzie mam zaskórniaki, gdzie to, gdzie tamto. Znaczy jestem singlem, ale Gdybym nie był, to ok, mógłbym się otwierać, mógłbym pomyśleć, że coś jest w tym, że ok, no jak kobita chce, no to mogę się otwierać, nie ma problemu. Ale niestety w Polsce średnia to jest ponad 33% rozwodów po trzech latach, czy w ciągu trzech lat, ciągle zapominam. 33%, szanowni państwo, w ciągu trzech lat, jedna trzecia tych wszystkich zakochanych w sobie ludzi, Którzy będą krzyczeli, jak jestem pustej płytki, rozwiodą się albo się rozejdą ze sobą, bo nie mieli związku formalnego, tak? ślubu państwowego albo państwowego plus religijnego. No i jak Państwo się zapewne domyślają, większość rozstań nie odbywa się w cywilizowany sposób, tylko ludzie się kłócą, wymawiają sobie jakieś wzajemnie rzeczy, próbują się zranić. W najgorszy możliwy sposób. No tak to wygląda w większości przypadków. Jeśli ktoś wie coś o czymś osoby, którą uważa, że, że ta osoba go skrzywdziła, to co zrobi? No, wykorzysta to przeciwko nam, oczywiście. Czyli w Polsce, jeśli posłuchasz rad z tej książki, Pożal się Boże, to masz 33% szans, że w ciągu trzech lat zostanie to wykorzystane przeciwko tobie. Ale idźmy dalej. To są oficjalne statystyki, a ile par się rozstanie, bo, bo jest. Na przykład się nie, nie mogą rozstać, bo są dzieci, bo wspólne kredyty, bo, bo rodzina co powie. Niektórzy żyją w jakichś takich rodowych posiadłościach, tak że rodzice wbudowali dom obok tak, i młodzi mieszkają obok w domu. No jak to potem podzielić? Jak to mieszkać razem? No to ludzie się decydują, żeby się jednak nie rozstawać, natomiast się nienawidzą. I te informacje, które powiesz, też mogą być i wielokrotnie są wykorzystywane w sądzie w dużej większości przez kobiety przeciwko mężczyznom. Oczywiście mężczyźni nie są żadnymi aniołami. Ale mężczyzna nie wymaga od kobiety, żeby ta się całkowicie otwierała. Wystarczy, że dobrze gotuje. Jak to się mówiło? Że jest kucharką w kuchni, dziwką w sypialni i matką dla dzieci. Jakoś takie było powiedzenie. To wystarczy. Chłop najedzony, zaspokojony. Dom zadbany. Można oddać pensję. Jest jakiś fajny podział. Można się dogadać. I mężczyzna nie wymaga od kobiety, żeby tam mu wszystkie tajemnice swoje mówiła no chyba że to jest mężczyzna jakiś zaburzony psychicznie zazdrośnik psychopata socjopata czy narcyz który chce kontrolować kobietę i chce ją zniszczyć chce ją szantażować no to wtedy no to wtedy drogie panie bardzo proszę uważać bo to nie jest normalne dla mężczyzny normalny mężczyzna nie potrzebuje żeby kobieta się przed nim otwierała w sensie psychicznie Czyli teraz mamy znacznie poza te oficjalne 33%, kiedy to może być wykorzystane przeciwko nam. To jest pierwsza rzecz. Jak jakaś kobieta ci powie, że to nie jest romantyczne, no cóż, no życie nie jest romantyczne. Ludzie defekują, sikają, jak są starsi, to się zasrywają, umierają, leci z nich ślina. Ich ciało jest siedliskiem różnych bardzo nieprzyjemnych płynów i substancji. Życie nie jest romantyczne. A poród jest romantyczny. Nasze przyjście na ten świat w bólu, w pewnej traumie na sali porodowej, gdy obcina się pępowinę, gdy dziecko wychodzi z brzuszka, gdzie jest mamusi gdzieś cieplutko, człowiek ma temperaturę 36,6, rodząca kobieta troszkę wyższą, wychodzi do sali, gdzie jest chłodno, gdzie jest rażące światło i ten maluszek ma traumę, to już jest od dawna wiadomo. I tak właśnie wita go świat, dlatego się mówi o porodach w wodzie, które są znacznie zdrowsze i dla dziecka i dla kobiety z przyciemnionym światłem. No są tam jakieś takie mechanizmy, które sprawiają, że temu dziecku jest po później lepiej i mamie też. Także tak jesteśmy na świecie witani. To nie jest romantyczne. Dziecko może tylko płakać. Nie umie, nie ma żadnych skoordynowanych ruchów. Układ nerwowy nie był ćwiczony. Nie umie za, za coś złapać. Nie umie czegoś powiedzieć, bo nie zna żadnego języka jest zdane na rodziców, od których czerpie wszystkie wzorce, więc jeśli tatuś lub mamusia się biją, piją, seks uprawiają przy dziecku, no to dziecko sobie te obrazki różne zapisuje i tworzy się z tego kor, rdzeń takiej osobowości. Różnie się mówi, do trzech lat, do dwóch lat powstaje ten taki, taka na, na, największa ta rama tej osobowości. Która potem zdaniem jednych jest do ruszenia, zdaniem innych nie jest do ruszenia. Inni jeszcze uważałem, że to trzeba z 10 lat pracować, żeby coś tam zmienić. No, kogo byśmy zapytali, kto czytał jaką książkę psychologiczną bądź y, jest fanem jakiejś teorii psychologicznej, to każdy wam powie coś innego. A ja powiem Państwu, jako student psychologii, że nie wiem. Może kiedyś się dowiem. Na pewno w mojej pracy nad sobą nie dotarłem do tego o, jeszcze jestem daleko, a pracuję wiele, wiele lat nad sobą i nie jest to łatwe, jest to niezwykle trudna rzecz. Prawdopodobnie z jakimś naprawdę obcykanem w te sprawy, fachowcem byłoby dużo szybciej, na pewno byłoby dużo szybciej. W ogóle człowiek sam ze sobą kiepsko pracuje, bo pewne rzeczy nie widzi. Nie jest nawet świadomy tego, że mechanicznie, automatycznie pewnych rzeczy nie dostrzega. Dlatego jest często potrzebny terapeuta, żeby sobie uświadomił, bo widać po człowieku, jak czegoś nie lubi. Przyśpiesza mu tętno, poci się, ma mikroekspresję na twarzy. Jak ktoś jest wyszkolony w tym i wie, co ma zobaczyć na twarzy klienta czy klientki, no to wie, co ma powiedzieć. Ale niebezpieczeństwo jest takie, że terapeuci mogą wciskać traumę i to była taka chyba kiedyś afera w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych że terapeuci wciskali jakieś tam rzeczy z dzieciństwa molestowanie seksualne i ludzie w to wierzyli, a nic takiego nie miało miejsca. Jak człowiek w to uwierzył, to zaraz podświadomość zaczyna pracować, się w snach pojawiały jakieś kawałki tych wspomnień, których w ogóle nie było. Więc zanim dopuścimy kogoś do swojego mózgu, do swojej podświadomości, to trzeba mieć dużo zaufania do terapeuty, bo może być oszust. A dlaczego tak robiono ludziom? Dlaczego im wmawiano takie straszliwe rzeczy? Wyobraźcie sobie macie rodziców, którzy się poświęcali 20 lat życia, żeby dzieciaka jakoś wyekspediować na te studia, żeby mu kupić jakieś tam mieszkanie, samochód, żeby coś miał na start, żeby nie biedował jak Polacy po II wojnie światowej, gdzie wszystko było przecież w zgliszczach, wszystko nam ukradziono, zniszczono, nie zapłacono za to nic, bo Niemcy się obrażą. Nie wolno mówić o tym, chociaż spłacają jeszcze za I wojnę światową i, za, yy, i ponad stuletnie reparacje za to, że mieli kolonie w Afryce. W Polsce się nie spłaca, bo komuniści, którzy tu przyjechali na rosyjskich czołgach podobno się nie zgodzili, nie chcieli, ledwo mówiący po polsku, więc nie. Czy można 6 milionów ludzi zniszczyć, całe państwo zaorać. Nie wiem państwo, czy, czy państwo w ogóle wiecie, że ładne dzieci, szczególnie blond włosy, wywożono z Polski na Zniemczenie i w Niemczech jest dużo, jeśli tak można powiedzieć, genetycznych Polaków, bo ludzie to są no, mieszankami głównie, tak? Genetycznymi. I w Polsce też jest dużo mieszanek, ale już nie będę mówił jakich, bo to czytałem, kiedyś to było opisane. No, Także za to pamiętajcie, żeby o tym nie wspominać, bo wtedy to już nie jesteśmy przyjaciółmi z Niemcami i jest źle o tym, niedobra jest o tym wspominać. Dobrze, szanowni państwo, więc nie jest dobrze mówić o swoich tajemnicach. Właśnie z tego prostego powodu, że może to być wykorzystane przez kobiety i jest wykorzystywane albo wykorzystywane przez mężczyzn. A druga sprawa, że mężczyzna, który otworzy się, czyli zaryzykuje bardzo poważne konsekwencje przez kobietę, jest uważany jako słaby. To jest słaby gość. Bo prawdziwie męski, silny mężczyzna powie: Słuchaj, mamy swoje granice. I kobieta jest wtedy podjarana. On ma swoje granice, on jest silny, jest co zdobywać. Zobaczcie, ludzie, którzy szli do jakiegoś celu w życiu, mieli energię. Jest cel, pojawia się energia. Ale jak zdobędziesz cel, to masa ludzi popełniała samobójstwa. Znana sprawa, ludzie szli na emeryturę. I szybko umierali, najczęściej chyba na zawał, z tego co pamiętam. Tak, na zawał. Już nie mieli celu, ogarniało ich poczucie braku sensu życia, są starsi, nie wiadomo, co z czasem zrobić. Nie odkryli przez te lata kontaktu z sobą, nie nauczyli się przebywania w ciszy, wzbudzania radości od tak bez powodu. Tylko życie, ta materia była tylko jedynym takim bodźcem. Zdarzyło się coś miłego, to szczęśliwy, Ktoś coś brzydkiego powiedział, to nieszczęśliwy. I tak człowiek jest jak ta łódka na oceanie targana wichrami. Zawieje z, z lewej strony to w lewo, zabieje w prawej to znowu gdzieś tam naciska na skały. A to chodzi o to, żeby mieć własny napęd. O to chodzi w rozwoju osobistym i w rozwoju duchowym. Żeby mieć własny napęd, żeby to nie świat nam dawał cel, ale żebyśmy sami to wszystko mieli. Bo potem człowiek ma 60 parę lat, odchodzi z pracy i co ma zrobić z życiem, tak? Człowiek, który nie uczynił Bożka ze świata zewnętrznego, ze świata materii, jest uratowany. Będzie miał hobby, coś będzie fajnego robił. Gdzieś sobie pójdzie, bo się sam ze sobą dobrze czuje, A człowiek, który jest przyzwyczajony, że radość czerpie się tylko z wykonania zadań zgłoszenia tego szefowi, no to już tego nie ma, no bo już nie pracuje. No, i coraz więcej narasta smutku, niezadowolenia. Potem się choroby zaczynają, wiadomo, no to potem swoje siadają dziadki z babciami i narzekają, co boli. No w sumie ja też tak robię. <laughs> Narzekam. A jeszcze nie mam przecież 60 paru lat. Szanowni Państwo, więc kobieta sobie też robi krzywdę, bo jeśli tak nakłania się chłopów, żeby oni byli tacy słabi, żeby oddawali wszystko, żeby narażali się na niebezpieczeństwo i to duże procentowo. Mówiąc o tych 33% rozwodach plus to, co powiedziałem, czego się nie da zbadać, to jest moim zdaniem co najmniej 60% niebezpieczeństwa albo i więcej. To tak, jakby państwo mieli w rewolwerze sześć pocisków i trzy byłyby ślepe, jak to się mówi, niewidome, O może bardziej by to był tak Politycznie poprawne. Trzy byłyby ślepe i trzy ślepaki, tak zwane, i trzy prawdziwe naboje. Zagrałby ktoś z Państwa w rosyjską ruletkę, gdzie na sześć kul jest tylko jedna prawdziwa i ludzie robią pod siebie ze strachu? No wątpię. Tu już chyba by takiego kozaka nie było, bo szansa pół na pół jest straszna. No i mężczyzna słaby. To jest to, co Państwu zawsze mówiłem, to, co pisałem, zwłaszcza w jednej ze swoich 19 książek, czyli Kobietopedii. Zapraszam na strefa samca gdzie są moje, pana Radholca, książki do kupna. I to, co Państwu pisałem. Kobiety instynktownie pociągają, znaczy pociągają, pragną silnych mężczyzn, a nie słabych mężczyzn, którzy za to, żeby się przytulić do kobiety, za to, żeby mieć z nią stosunek seksualny, warty u profesjonalistki, nie wiem. Ja nie chodzę, ale jak byłem młodszy, to 100-150 zł najtaniej. A tak mówili koledzy, ja nie, ja nie chodzę w takie miejsca. Trzeźwy i w ogóle też staram się nie chodzić. Więc, szanowni państwo, to jeśli ty oddajesz swoje tajemnice, coś, co może cię zniszczyć, to jesteś słaby, bo jesteś zdesperowany oddasz komuś obcemu swoje informacje o życiu. No wiadomo, ja musiałem w swojej jakby kilkunastoletniej pracy w internecie swoje informacje powiedzieć różne, na przykład o swojej chorobie zespołu jelita drażliwego, która jest chorobą no, obrzydliwą, no chyba się wszyscy zgodzimy co do tego. I potem to było wykorzystywane przez ludzi mnie hejtujących. Tak? To finał to, jak Państwo wiedzą, w sądach, Trwa to latami, ale już jest kilka wyroków wskazujących. Żadnego nie przegrałem, byłem uniewinniany. Nie mam żadnego wyroku, natomiast te osoby mają wyroki. Czekam jeszcze od tego pana Włosimierza, aż mnie przeprosi zgodnie z wyrokiem sądu. Tam jeszcze jakieś pieniążki od tego drugiego pana. Także, także sobie czekam na przeprosiny. Nawet to jest takie milsze czekanie, bo to... Tak, jakbym dostał, no to już jest po wszystkim. A tak, to takie przyjemne oczekiwanie, jak człowiek wie, że go spotka przyjemność. Od rana wie, że wieczorem spotka się z piękną dziewczyną. Przepraszam, muszę zrobić przerwę, bo nalałem kreta do, do tego, do. Kurde, jak się nazywa to, co, w czym się kąpie. No nieważne, zaraz sobie przypomnę, zaraz wracam. No już jestem, szanowni państwo, musiałem kretem przeczyścić. Kurde, znowu nie pamiętam. Pamiętałem jak czyściłem, ale znowu zapomniałem. No, tam gdzieś się kąpię. No nieważne, zaraz to się pojawi w głowie. Więc panie, też sobie właśnie strzelają stopę, cytując jakieś takie dziwaczne książki. Oczywiście, kobietom to się wydaje, i to jest podawane w filmach, w komediach romantycznych itd., itd., że taki chłop to wspaniała sprawa. O wszystkim powie. Wszystkie swoje tajemnice wygada, nic nie będzie dla siebie trzymał. Cel jest zdobyty. Chłop jest już całkowicie zdobyty. Zmienił się z chłopa szanującego siebie w chłopa takiego no, silnego psychicznie. Pamiętajcie, ja mówię o sile psychicznej. Zmienił się w gościa, który wszystko oddaje, bo kobieta go zaszantażuje, że na przykład nie będzie seksu, bo powie, że. Jak ty mi nie mówisz wszystkiego, to to nie jest miłość, a ja nie jestem kurwą, żeby bez miłości się seksić. No i co wtedy zrobisz? No to facet z charakterem powie, słuchaj, okej, okay, no. Sayonara. Czy coś w tym stylu, tak? A, a człowiek, który jest słaby psychicznie, będzie prosił, błagał o powrót, klękał i to w filmach fajnie wygląda. Bo to jest Hugh Grant z kwiatami. A dalej stoi jego Porsche, a nie przeciętny Kowalski z jakąś Fabią porzewiają gdzieś dalej z kwiatkami zerwanymi, bo przez skąd weźmie pieniądze. Więc, szanowni Państwo, to i dla kobiety złe. Kobieta się umysłowo czuje umysłem bezpiecznie, że kontroluje chłopa, że trzyma go tutaj za jaja, że on nie ucieknie od niej, że w razie czego, jak wywinie jej numer, to będzie go mogła zniszczyć. Gdzieś te informacje. Zużytkować, żeby mu zaszkodzić. Bo to nie są tylko informacje o pieniądzach. Tylko na przykład, co zrobiliśmy złego. No wiadomo, nawet najlepszy człowiek czasami coś odwali, bo na przykład musi, tak. I zrobi coś niesamowitego. <laughs> I tego nie może nigdy powiedzieć. To musi zostać do trumny. Chyba, że wspomnienia napisze i da prawnikowi zaufanemu, żeby to dopiero po śmierci było opublikowane. Także, szanowni państwo, i dla kobiety będzie to straszne. Co to taki chłop zdobyty, wszystko powie, wszystko zrobi, nie ma co go zdobywać, nie ma się co dla niego starać. Nie można się też nim pochwalić, no bo czym tu się pochwalić? Facet rozlazł jak galaretka. Nikt nie mówi, żeby być hamem, bucem, nieuprzejmym gościem, mrukiem. Normalnym, uśmiechniętym gościem, ale z granicami. Musisz mieć granice, przepraszam, ty nie musisz mieć granic. Tylko dla ciebie, dla mężczyzn jest to korzystniejsze. Bo jeśli masz granicę, oczywiście kobieta będzie narzekała. Ojej, jaki ty skryty, ty chyba mnie nie kochasz. Ty masz mnie za nic, bo ty uważasz, że ja tu wszyscy cię zdradzą. Dlaczego ty nie mówisz? Tylko tak gada. To weź spróbuj, powiedz wszystko, no i zaraz zobaczysz, co się stanie. To dopiero będą migreny wieloletnie. I ona nie może, bo... Nie może, bo ją głowa boli, tak? Dziesiąty rok, że ją głowa boli, a potem idzie do innego chłopa i ma z nim dzieci, tak? I co? Głowa nagle cudownie przestała boleć. Ja wiem, że dla Państwa to wszystko może się wydać brutalne, a ja mogę się wydać cynicznym człowiekiem, ale zapewniam Was, że ja jestem człowiekiem to w psychologii się nazywa nadmiernie wrażliwym. Właśnie ja jestem wrażliwym człowiekiem, i właśnie przez to, że tacy ludzie nadmiernie cierpią, nadmiernie przyjmują jakby te bodźce z zewnątrz, są one dla nich bardzo silne, silniejsze niż dla zwykłego człowieka, to właśnie to, co mówię, ma na celu, żebyście mnie cierpieli, a nie więcej. A to, że tak mówią w jakichś książkach czy coś, no to muszą Państwo wybrać, komu uwierzyć, czy mi, czy komuś, kto tak pisze. No, ciężkie to jest, bo ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to, co mówię, może brzmieć jakby to jakiś prostak, tak mówię, jakby to jakiś był bu tak. Nie szanuj kobiet, morduj ich. Przecież że moi też zrobili ze mnie, z chłopaków z forum Bracia Samcy, że to nie że z siekierami wybiegamy. Co wieczór sobie wybiegamy w ramach joggingu czy antycukrzycy, tak? No, bo wiadomo, że miałem, już teraz bardzo się obniżyło. Bierzemy siekierę i polujemy na biedne kobietki. Nie, nic takiego nie ma. Tylko trzeba wiedzieć. Masz granice, szanujesz pewne takie wewnętrzne sanktuarium. Wewnętrzne męskie sanktuarium. Kurwa, jak to brzmi, przepraszam za brzydkie słowo. Bardziej to by brzmiało, jakby to było wewnętrzne, różowe, kobiece sanktuarium. O, takie sanktuarium, no to nawet nie wypada nie okraść. Nie pobaraszkować tam. Także można by powiedzieć takie, no tak, troszkę to tak. Dziwnie tak brzmi bardzo te wewnętrzne męskie sanktuarium. Może brązowe sanktuarium. Nie, nie, już mówię poważnie. Te wewnętrzne męskie sanktuarium musi pozostać nienaruszone. Te wewnętrzne męskie sanktuarium powinno być zapieczętowane. Wejdą do niego tylko robaki po mojej śmierci w trumnie. Tyle. Wszystkim innym jestem zbroniony. Oczywiście ja sobie tutaj robię, ale... Każdy z nas powinien mieć taką małą skrzyneczkę i rzeczy, którymi się nie będzie dzielił z innymi. Bo inni by to wykorzystali. Jakby Państwo sobie wyobrażają, jak ja bym powiedział, niektóre rzeczy, jak ja jestem kilkanaście lat w internecie działam. Są te wszystkie portale, strony, forum, teraz plusujemy.pl. Jak ja bym powiedział o niektórych rzeczach na głos, to przecież by mnie rozszarpano. Wystarczyłoby tylko te sprawy przedstawić w jakimś innym świetle. No, ale ja nie powiem o tym, chyba że panu Bogu w cichych modlitwach. Ale czy ktoś mnie słucha? Wyobrażam sobie Boga, istotę boską i sobie rozmawiam jak z najbliższym przyjacielem. I mu się żale na, na to, że pieniążków mało, że nowy Samsung jest 24 wyższy, ta ja lubię zdjęcia. No ale cisza, tak, kasy nie ma, Bóg się nie odzywa, może słucha. A może go zagadałem, nie miał czasu nic powiedzieć, bo cały czas bluby bluby na okrągło. Panie Boże, daj pieniążków, daj pieniążków, daj pieniążków. I tak latami non-stop. Może dzisiaj spróbuję nic nie gadać wieczorem. T tą wewnętrzną gadatliwością, tylko taka cisza powinna być. Może wreszcie takie usłyszę. Uff, wreszcie przestałeś pierdolić. Marek, masz tu, nie wiem, kupon, niedługo padnie szóstka w totko, dostaniesz totka, dostaniesz wejścia baniek i... I chłopy baw się. No. no nic, szanowni państwo, może tak będzie. No jak, jak ludzie wierzą, że chłop okaże słabość i będzie taką rozmemłaną psychicznie, podkreślam psychicznie, taką galaretą, która wszystko o sobie mówi i wszystko zrobi, żeby tylko kobietę zdobyć, no to można i uwierzyć w to, że w szóstkę wtodka trafi, albo pan Bóg nagle zrzuci mi ten Samsunga S24 Ultra. Tu jeb, nagle trafia. <laughs> no dobre by to było. Poniósł śmierć, bo telefon zapakowany uderzył go w głowę, a Bóg mówił sorki Marek, nie wcelowałem, jeb. No dobrze, szanowni państwo, standardowo zapraszam państwa na plusujemy.pl Jak narzekacie, że tak wszystko jest poprzejmowane teraz przez media lewackie, że wszędzie jest coraz większa indoktrynacja, że tu was źle potraktowali, tam was źle potraktowali. Słuchajcie, przecież jest odpowiedź, jest plusujemy.pl. Coraz więcej ludzi przychodzi. Bardzo za to serdecznie dziękuję. Jedyna droga, żeby cokolwiek dobrego zrobić i żeby człowiek wiedział jak się poruszać w życiu w pewnych niektórych powiedzmy sektorach, rejonach, działach życia. No nie działach. Działa to były nawarony. No, w pewnych takich no, sektorach życia, tak? Tak jak człowiek jest, nie wiem, tam gdzie zarabia, czyli kariera, zdrowie i itp. itd. Etc., no to w tych paru, akurat, sektorach, no, jakąś wiedzę mamy. Bo nie jest to żadna wiedza tajemna. Jak się mówi, że o kobietach to 15 tomów, czy tam 30 tomów, wielkich a o chłopie, to tylko, że chce zjeść, spać i wiadomo, co robić. A to właśnie jest troszkę właśnie inaczej, na odwrót. Właśnie mężczyzna jest bardziej skomplikowany. I to nie jest żaden zarzut. Kobiety są bardziej przyziemne, bo muszą dziecko odchować. No jak kobieta ma być urodzoną filozofką, tworzyć wiersza, a dzieciak potrzebuje mleka od niej, gdzie jest malutki, tak? A skąd się mleko bierze? No niestety nie spada z ziemi, jak Samsung jest 24 Ultra, Czekam aż spadnie, no ale nic nie kwapi się lecieć, może na dworze gdzieś spadło, zaraz wyjdę po audycji. Tylko kobieta musi zjeść najlepiej coś smażonego, żeby bakterii nie było. A kto usmaży, kto przyniesie drewienko, kto upoluje mięso, kto to przyniesie do jaskini? Chłop. Także ona musi o to zadbać. Chłop musi chcieć przychodzić do niej z tym drewnem, musi kochać tego dzieciaka. I tak dalej, tp, etc. Już to Państwu miliony razy mówiłem. Aż się dziwię, że, że się zdołałem zabrać do tego nagrania, bo ta przerwa była taka. Mam nadzieję, że wrócę troszeczkę do, do życia i do gry. No bo powoli wychodzę już z cukrzycy, już nawet było chyba. Nie mierzyłem cukru, powiem Państwu od ilu? Od tygodnia. To już doszedłem chyba do, raz było 166 cukru wieczorem. Więc jak wtedy miałem rano na czy prawie 300, no to od tamtego czasu, co Państwu o tym powiedziałem, to wypiłem tak. Do Wrocławia wypiłem jednego Red Bulla, zjadłem jednego Nimsa i tu raz z psem wyszłem jednego Red Bulla wypiłem. To jest wszystko. Dwa Red Bulle, jeden, jeden Nims, cukierek. On tam ma z kilkanaście kalorii czy coś takiego. Nawet TikTaka nie wziąłem jednego bo czasami lubiłem mieszać te cukierki ze sobą, tylko normalne jedzenie. I jak nie zapomnę kwas alfa plus taka mieszanka morwy białej i jeszcze jakichś tam różnych rzeczy. Są takie rzeczy, które pomagają z cukrem. No i wiadomo, no trzeba, przed jedzeniem trzeba wysiłek siłowy zrobić, żeby, tam czytałem o tym GLUT4 to się nazywa, to jest chyba jakiś przekaźnik, że nadmiar glukozy idzie wtedy do tkanki mięśniowej zamiast do tkanki tłuszczowej. To państwo o tym Glut 4 mówiłem, ale to jest dlatego o tym powtarzam, bo Timothy Ferris, który to badał sam na sobie, miał wszczepione to urządzenie, które stale mierzyło poziom glukozy. To on odkrył, że wystarczy przed jedzeniem, bezpośrednio przed jedzeniem, 60-90 sekund umiarkowanego wysiłku fizycznego, jakieś przysiady, pompki przy ścianie. Nie takie zwykłe, bo 90 sekund mocnych pompek to zmęczyni jednego kozaka. Przy ścianie, gdzie jest dużo łatwiej, tak? Opieramy się o ścianę. I to wcale nie, nie namawiam panie, tak? Bo to przepraszam, mam kosmatę myśli. Także taki lekki wysiłek pompki przy ścianie, przysiady i korzyści dla organizmu są olbrzymie i zdrowotne, i siłowe. Jeśli ktoś z Państwa naprawdę chciałby to znaleźć, to proszę napisać w komentarzu, to wtedy ja poszukam tę książkę, znajdę z której to jest strony, czy zrobię zdjęcie, czy, czy, czy przepiszę kawałek tego, co on napisał. Bo to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Zresztą ta książka jest za grosze, widziałem na Allegro, więc godzinne Ciało się nazywa. Autor to jest Timothy Ferris. Naprawdę fenomenalna, jeśli chodzi o trening i tak dalej. Tam mówią, że on trochę naściemiał, a no, troszeczkę tam naściemniał, ale to tam troszeczkę to tam się nie liczy. Ogólnie książka jest przespaniała. Inne książki ma też bardzo dobre. Także dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam państwa na plusujemy.pl. I tam, nawet jeśli państwo nie, zam nie zamierzają korzystać, wklejać linków, tego co państwa zaciekawi, to rano przy kawce sobie, przy oczywiście bez cukru, zapraszam, żeby rano sobie taką prasówkę. Weź na plusujemy i tam ludzie wrzucają jakieś takie no, najnowsze, najfajniejsze rzeczy, które są w necie, nie trzeba szukać samemu. Tylko wszystko jest podane. Można skomentować, ale nie można hejtować, więc dla niektórych będzie pewnie źle. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wszystko, za wszelkie wsparcie i pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego. I pieniążków życzę dużo. ITP, ITDC, etc. Cześć.